Wpadki miłosne. Wiola Nowacka i Ania Skoczek. Cześć Wiolo. Cześć Aniu. Wiolu, dzisiaj znowu zaczniemy chyba od takich ogłoszeń drobnych, ale jak nas znacie, to wiecie, że one nie zajmą długo, ponieważ właściwie tak skończyłyśmy oczekiwanie na wyniki konkursu na podcast roku i musimy przyznać, że z dużą, ogromną radością planowałyśmy wyjazd do Rzeszowa i organizowałyśmy sobie ten weekend. Teraz przyszło nam czekać na kolejną rzecz, taką w tych przypadkach miłosnych, to nasze życie przypadkowe jest zdane ostatnio na oczekiwanie, ale to jest tak, to życie w oczekiwaniu jest fajne. Teraz będziemy oczekiwać na książkę, na poradnik, który napisałyśmy wspólnie z Nataszą Sochą. Premiera wstępnie zapowiadana jest... Na walentynki 2024 w księgarniach. W różnych miejscach. Będziecie mogli i mogły kupić naszą książkę o tytule... Bardzo ładnie brzmiącym, jak myślicie? Przypadki miłosne. Także nie powinno Wam się z niczym pomylić. Książka jakby co, to naprawdę zajmowała nam sporo czasu, dlatego musiałyśmy przejść w pewnym momencie na nagrywanie w tym trybie co dwa tygodnie. Do tego jeszcze się złożył okres urlopowy i tak trudno było się zgrać, a jak już byłyśmy na miejscu, no to zajmowałyśmy się pisaniem książki. I teraz, w związku z tym, że te wszystkie rzeczy mamy już pozamykane, to wracamy do Was ze starym trybem. Co tydzień będziemy nagrywać dla Was. Czyli co tydzień postaramy się, żeby to było regularnie w piątek. Nowe odcinki przypadków miłosnych będą ukazywały się na naszych kanałach, tak jak do niedawna całkiem, bo ten tryb co dwa tygodnie to on pojawił się nam w połowie tego roku bodajże, właśnie był spowodowany różnymi takimi rzeczami, które też z przypadkami miłosnymi były związane. Także to chyba koniec ogłoszeń drobnych na początek. Wracamy z podcastem. I z nowymi tematami dla Was. Z nowymi tematami, w większości tematami, które Wy nam dostarczacie, a na początek bierzemy temat kobiecości. I ja dzisiaj przychodzę do Wioli z takim pytaniem i z ogromną prośbą o to, Wiolu, wytłumacz mi, wytłumacz nam, czym tak naprawdę jest ta kobiecość, bo też dosyć często można powiedzieć, że wykorzystujemy w tym podcaście to słowo. Czy jesteśmy w stanie stworzyć definicję dla niego? Wsadzę kij w mrowisko. Okej, nie. I powiem, że tak jak zwykle to robię, że kobiecość dla mnie to taki typ człowieczeństwa, który w swej naturze ma tworzyć duet, czyli współpracę z pojęciem męskości, a zatem reprezentować odmienne od męskiej jakości, tak aby jakby związki mężczyzn i kobiet mogły być kompatybilne i uczyć się od siebie nawzajem. Na razie i tak brzmi, powiedziałabym, skomplikowanie. No tak, ponieważ dla większości ludzi związki są bazą poczucia szczęścia, to skupmy się na takiej definicji kobiecości, która będzie sprzyjać udanym związkom z tą przeciwnością, którą nazwiemy męskość. No, ale to jest na razie zapowiedź, że to ma być o tym. Ma być coś odmienne od tego drugiego pojęcia. No żeby, właśnie, taka definicja przez zaprzeczenie, nie? Kobiecość ma być jakby razem z męskością rozpatrywana jako całość i dlatego potrzebna jest ta druga definicja, ta na razie, że ona stoi sobie w kolejce, żeby określić dobrze kobiecość. Okay. To trochę jakby noc nie istniała bez dnia, a wdech bez wydechu. One są zawsze połączone, te zjawiska. To, co mówisz, ma sens. I dlatego tę kobiecość będziemy w ten sposób rozpatrywać. Trochę w kontekście męskości, a trochę w sosie własnym, czyli tym, że będziemy tutaj tworzyć to pojęcie. Od czego zaczynamy, jeżeli chodzi o konkrety? Ponieważ ja jestem terapeutką holistyczną, czyli taką, która rozumuje świat przez system połączeń, wszystkiego ze wszystkim, to tak też rozumiem naturę kobiecości, która zawiera takie cztery aspekty połączonych ze sobą naczyń. Że mamy w każdym człowieku, czyli tu w kobiecie, aspekt ciała, czyli aspekt zachowań, ale też fizjologii pewnej. Tak? A wyglądu tu też? Tak, też wyglądu, bo ciało to, wiesz, to co widać. Tak? I to, co się rusza, to co się zachowuje. Mamy aspekt emocjonalny, czyli czucie. Mamy aspekt umysłu, czyli myślenie. I aspekt czegoś, co jest taki najbardziej kontrowersyjny i trudny do uchwycenia, aspekt wyższej świadomości, tak zwanej duszy, jaźni. To są takie pojęcia, które są tym czwartym elementem. I zacznę od tego ostatniego, najtrudniejszego do zdefiniowania. No, okay. Myślałam, że zaczniemy od oczywistości, czyli powiesz, że ciało, czyli na przykład długie włosy świadczą o kobiecości. To no wiesz, ja myślałam o tym, żeby zacząć od tamtego, ale wtedy słuchaczki mogłyby się czuć nieco, niektóre zdenerwowane. Pomyślałyby, że to jest za proste albo zbyt, wiesz, szufladkujące kobiety w tym, co one zwykle przez te, wiesz, sufrażystki i feministki nie chciały, żeby było kojarzone z kobiecością. Ten typowy aspekt ciała. Ja to na deser sobie zawsze biorę to ciało. Myślę sobie, że trzeba powiedzieć o tej kobiecej duszy, czyli jaźni. Co to takiego jest? Bo to będzie takie dosyć, wiesz, metaforyczne, bo to tak trudno jest do powiedzenia, czym to jest dokładnie. Ale to jest taka świadomość swojej unikatowości jako kobiety. Wiesz, co to jest? To jest przekonanie, że dobrze być kobietą. Ja, człowiek,
czuję się dobrze, że jestem kobietą. To jest takie zdrowe poczucie wartości, które pozwala być sobą w ciele kobiety. Czyli zaakceptowanie też wszystkich swoich predyspozycji, zachowań, tak po prostu akceptacja siebie jako całości. Tak, ale właśnie w tym aspekcie bezpiecznej kobiecości. Wtedy ta kobiecość staje się supermocą, kiedy ja myślę, że jestem ani nie lepsza, ani nie gorsza od męskości. Jestem tym elementem, jednym z dwóch. Tak, jestem z dwóch elementów i dobrze mi z tym. Cokolwiek to będzie później oznaczyło w tym, wiesz, czuciu, myśleniu i zachowaniu. To jest taka baza. Tak to o tym sobie myślę. Część kobiet ma tam te trzy fajnie poustawiane, wiesz, typowo, ale czuje się na przykład lepsza niż mężczyzna. Albo gorsza właśnie. Albo gorsza. I tak? Próbuje nadrobić. Raz jestem służącą, wtedy jak się czuję gorsza tej męskości, a raz na przykład taka, która jest, wiesz, dyrektorką i chce być zawsze przywódcą. Nawet w życiu. Tak. Domowym. Tak? A tu jest takie zrównoważenie, że i męskie, i żeńskie ma swój sens. I dobrze jest być kobietą. No, no bo jeszcze zanim przejdziemy do tamtych, to mówisz, że masz takie przypadki też w gabinecie, które mają te trzy wcześniejsze dobrze poustawiane, a z tym jednym problem, to w takim razie czy osiągnięcie tej jaźni, czy tej zgody z własną jaźnią, zgody z własnym wnętrzem jest właśnie najtrudniejsze? Tak, bo to też jest taka wypadkowa tamtych trzech. Czyli ja jeszcze z kolejnymi pytaniami do wszystkich czterech tych podpunktów to do ciebie wrócę. No tak, że najpierw spróbuję tego ogarnąć tych czterech. One i tak się, wiesz, to zazębia się między sobą, tak? Bo jak mówię, wszystko płynie, nie jest jedno zależne od drugiego. Ale w tym aspekcie na przykład umysłu kobiecego, tak? Czyli mówimy o myśleniu, o tym, jak kobiecy umysł działa. A więc kobiecy umysł, w przeciwieństwie do męskiego, głównie skupiony jest na współpracy i łączeniu kropek. Czyli kobiety jakby scalają ludzi między sobą, one są w ogóle od relacji, budowania, że ich cele zwykle, częściej niż u mężczyzn, kierują się na tworzenie więzi, na relacje i na współpracę. I na tworzenie takiego właśnie szerszego środowiska. Tak, tak, tak. One są od scalania. A mężczyźni częściej na ego, na siebie, na swoje własne, prywatne cele. Kobiety łączą, a mężczyźni lubią oddzielać się. I na tym etapie możemy powiedzieć, że ani tego łączenia, w którym specjalizują się kobiety, ani tego oddzielania się i myślenia trochę o sobie, czyli jakby budowania tego ego męskiego, nie potępiamy. Na każdym tym etapie, o którym będziemy mówić, czy o każdym z tych punktów, o którym będziemy mówić, chcemy podkreślać, że tu nie jest nic lepsze ani gorsze, tylko to są dwa elementy układanki, które są po prostu niezbędne do ułożenia pewnej całości. Czyli taka zdrowa kobiecość umie albo wie, że działanie, czyli myślenie w kierunku tworzenia tych więzi jest właśnie tą definicją kobiecości. I oczywiście każda kobieta zdrowa, współczesna powinna mieć też aspekt ego, czyli stawianie na ten swój cel, swój rozwój, ale jak mówię, jeśli ma tą nadwagę tego ego, to już jest trochę bardziej męska, ta, która nie umie tworzyć właśnie więzi. Albo wypiera może z siebie to, że jest taka trochę bardziej miękka właśnie i relacyjna, nie? Bo też są takie kobiety, które wypierają na przykład te części i nie stawiają w życiu na relacje, nie? Nie potrafią ich budować nawet. I teraz zobacz. Bywa tak, że kobiety przeginają w dawaniu, czyli jakby są tak skierowane na budowanie więzi dla innych ludzi, że są podatne na wykorzystywanie. Kobieta kobieca umie jakby bez krzywdy dla siebie tworzyć te więzi, natomiast taka, która ma już wypaczone poczucie własnej wartości, będzie tak jakby skoncentrowana w tym dawaniu dla innych, że często jakby w tą stronę to idzie, że się daje wykorzystywać. Też takie typowe matki Polki, które całe swoje takie, można powiedzieć, to życie dorosłe poświęcają dzieciom. Tak. I później dotyka ich chyba najbardziej syndrom pustego gniazda, kiedy te dzieci już zaczynają układać sobie życie samodzielnie. Tak. To jest właśnie ta kobiecość, która się obraca przeciwko nim, czyli że one jakby tej naturalnej zdolności do tworzenia więzi nie wykorzystały dobrze, ponieważ kosztem siebie nie jest dobrze. Nie? Wtedy inni zyskują, a te kobiety zostają z tą dziurą w sercu. Czyli mówimy o tym, że ta cecha... Że tą cechę trzeba wyważyć. Tak, że tą cechę trzeba wyważyć, ale ona właśnie jest kwintesencją kobiecości, bo mężczyźni nie umieją tworzyć relacji w takim stopniu jak kobiety. Ale wiesz, no, mężczyźni mają grono swoich kumpli, fakt, że oni się trochę inaczej komunikują ze sobą, co nawet można zaobserwować, ale gdzieś tam te swoje stada męskie tworzą na jakichś zasadach. Tak, ale zobacz, one są podatne na rozpady, te stada męskie, bardziej niż żeńskie. Żeńskie są głębsze i oparte na takich więziach mocno emocjonalnych, bo to się łączy z kolejnym, tym uczuciowość, nie? Że te więzi są oparte na takiej głębi, takiej trwałości. Czyli kobiety tak co do zasady są zdolne do tworzenia bardziej długotrwałych relacji niż mężczyźni? I takich mocno głębokich, czy oparte i na uczuciach, i właśnie tam na więziach, na duszy. Są skłonne do tworzenia wielowymiarowych związków. A męskie te stada zwykle... Opierają się na czymś, nie? Bo to faktycznie są grupy mężczyzn, na zabawie, którzy grają w piłkę. Tak, na jakichś zainteresowaniach, na takich właśnie typowo cielesnych kawałkach. No tak, rzadko kiedy zdarza się, chociaż są grupy pewnie filozofów, którzy, i to jest grupa mężczyzn, którzy siadają ze sobą i przy... Ale statystycznie jest ich mniej, którzy tworzą, tych filozofów, którzy tworzą tak głębokie związki jak kobiety. Idziemy dalej. Idziemy do sfery uczuciowej. Bo zahaczyłaś o te
sferę uczuciową, tak, mówiąc. Bo to się jedno z drugim, jak widzisz, przeplata. Żeby kobiety na poziomie tego umysłu tworzyły właśnie te cele oparte na relacjach, potrzebna jest zdrowa kobieca uczuciowość. I teraz co to znaczy uczuciowość w wydaniu żeńskim? Że w ogóle kobiety kobiece czują i w ogóle są skontaktowane z emocjami, potrafią je rozpoznawać w sobie, potrafią je też zdrowo wyrażać. Oczywiście zdrowa kobiecość nie boi się tych uczuć, żadnych, ale... Czyli nie uważa też na przykład uczucia smutku za słabość. Nie. Kobiety wiedzą, że wypłakać się jest zdrowo, jak się czuje brak lub jakąś trudność. Tak, one mają taką lekkość w odczuwaniu i wyrażaniu wszystkich emocji, ponieważ wiedzą, że czują się bezpiecznie, na przykład w stadzie innych ludzi, że mogą to wyrazić, zostać zaopiekowane. Ważne jest jeszcze, że typowe dla kobiecości, to trochę powiem znowu wbrew feministycznym kręgom, jest odczuwanie głębokich uczuć miłości. Z miłości kobieta daje innym. Że to jest taka bazowa kobieca emocja. Miłość, wdzięczność i zdolność do dzielenia się. Ale też spokój. Kobiecą emocją jest taki spokój oparty na miłości. To się trochę mi kłóci, Wiolu, bo jeśli kobiety są takie emocjonalne i nie mają problemu z tym, żeby te emocje swoje okazywać, a wiemy, że są różne, bo mogą może być i nie wiem, krzyk, płacz, to jakieś takie mocno ekspresyjne uczucia, to trochę mi się to kłóci z tym spokojem. Bo są tu takie dwa pojęcia, jak bazowa emocja spokoju oraz uczucia, które mogą być rozedrgane. Takie właśnie jak rozdrażnienie, jakaś tam złość. I to, co je różni, tą powierzchniową emocjonalność i głębokie poczucie spokoju i miłości, to dosyć trudno jest wyjaśnić. Ponieważ kobiecość z natury swojej jest spokojna i pełna miłości, to żeby ona mogła taka ocaleć i być w stosunku do reszty świata, żeby tworzyć z nimi więzi, potrzebna jest zdrowa psychika, w której rany kobiece są wyleczone. Rany zadane kobiecie, dziecku od jej urodzenia do jej dorastania. Każda kobieta, moim zdaniem, rodzi się z tym pakietem zdolności do czucia głębokiej miłości do siebie i do świata, ale w związku z tym, że przychodzimy w różnych rodzinach na świat, mamy swoje bagaże. Różnych rodzinach, doświadczenia zbieramy w szkołach, tak, wszędzie. I to jest ten bagaż, który kobieta, żeby zachować swoją tą pierwotną kobiecość, powinna przy wchodzeniu w dorosłość przepracować, jeśli ma tam rany. Ponieważ rany, czyli traumy, nie pozwalają zachować kobiecego spokoju i kobiecej miłości do siebie i do świata. Ponieważ same z siebie robią nas podatnymi na, wiesz, te rozjątrzenia, na histerię, na te wszystkie rzeczy, które sprawiają, że kobiety czują się niewolnikami tych emocji. Targane od jednej do drugiej, wiesz, mówi się o babskich histeriach tak zwanych, ale to nie jest natura kobiety. To jest jej tylko prawdziwa ekspresja, bo kobiety łatwo wyrażają ekspresję emocjonalną. Ale to nie jest prawda o kobiecości, że ona jest taka chaotyczna i zwariowana i pogubiona w tych emocjach. To jest tylko dowód na to, że kobieta nie przeżyła oczyszczenia. Weszła do dorosłego życia z bagażem swojego bólu, traum z dzieciństwa i dlatego jest taka emocjonalnie rozedrgana. Ja uwielbiałam, też uwielbiam takie teksty męskie, jak na przykład się kobieta o coś irytuje i taki naczelny męski tekst, no jesteś pewnie przed okresem, nie? Masz syndrom napięcia i to w tym momencie zamyka dyskusję, to jest makao i pomakale i tak naprawdę no nawet już się nie chce gadać. Nie? Z doświadczenia wiem, że PMS, czyli ten syndrom napięcia przedmiesiączkowego, że poziom tego rozedrgania, czyli tego właśnie niepanowania nad emocjami w tym okresie, jest wprost proporcjonalny do nieprzepracowania swoich ran. Tak. Czyli jeśli faktycznie nami rzuca w tym czasie i jesteśmy takie, można powiedzieć, no od awantury do przytulania, takie od płakania do krzyczenia. Takie złe emocjonalnie, że tak powiem, pogubione. Złe emocjonalnie. Tak? To zawsze jest korelacja z tym, że one się nie skonfrontowały z tym, co mają zaprogramowane w swoim nieświadomym umyśle, czyli w pamięci ciała, związane z przeżyciami z dawnych lat. Kobieta, która przepracuje, odtraumatyzuje swój organizm, jakby zdobywa dostęp do swojej pierwotnej miłości, do własnego spokoju, i zaczyna prawidłowo realizować swoją ścieżkę przeznaczenia. I wtedy w tym momencie nie ma mowy o takich jazdach i tak, generalnie talerzami. Zawsze spłyca się ten zespół, te objawy. Zawsze. Bo na pewno wahnięcie hormonalne i z tym nie dyskutujemy jest. Tak, to jest. Ono tylko jakby puszcza hamulce, ale nie zmienia ono osobowości. Ono jest tylko triggerem, tak. Ono jest tylko triggerem do pewnej podatności. A to, co tam w tej podatności mamy na twardym dysku, czyli naszym podświadomym myśle, właśnie wyłazi przez ten tak? Że nam puszczają hamulce. Tak. Ale właśnie jak się to oczyści, to nie jesteśmy niewolnikami swojego cyklu miesiączkowego. Jesteśmy wtedy kobietami, które panują nad swoim cyklem miesiączkowym. Nad emocjami z nim związanymi. Tak. Tylko kobieta z przepracowanymi psychicznymi ranami właśnie może ocalić ten pierwotny emocjonalny aspekt kobiecości, a jak tego nie zrobi, to właśnie ta jej rozedrgana emocjonalność naraża ją na to, że będzie albo zgorzkniała,
czyli taka harpia, która z facetem albo, wiesz, się droczy, albo się konfliktuje, albo, nie albo wiem, ciągle docinki ma do niego, serwuje. Tak? No. Albo jest właśnie zależna od mężczyzny, taka niewolnica trochę, która się daje właśnie albo wykorzystywać, albo poniżać. A zawsze powinniśmy pamiętać o tym, że tak jak już wielokrotnie padało w naszym podcaście, jeśli mówimy o partnerstwie w tych relacjach, w związkach między kobietą a mężczyzną, to nie mówimy o tym, tak jak ty to często mówisz, że mamy robić to samo, tylko porówno, tylko każdy ma swoje obowiązki i swoje rzeczy do zrobienia, także to nie jest tak, że kobieta w związku ma być tą zależną, ma być tą służącą, a na drugą nóżkę, na drugiej stronie tego kontinuum jest kobieta, która dzieli z mężczyzną, ja umyję dwa talerze i ty też umyjesz dwa talerze, bo mamy tworzyć partnerski związek. No i mamy co? Aspekt ciała, czyli zachowań, wyglądu. Jako na deser, tak? To na deser. Na deser. Ponieważ jak tamte trzy aspekty dobrze działają w kobiecie, to ta kobieta naturalnie czuje, że jej ciało stworzone jest do czegoś takiego, co nazywamy ozdobą, źródłem radości zmysłowej, że ona naturalnie czuje, że ma w sobie wszystko, co trzeba w tym ciele, żeby się cieszyć życiem, żeby z niego jakby czerpać sama i jeszcze dawać innym. Ponieważ ciało kobiece takie jest. Pełne zmysłów różnych. Mamy tyle, wiesz, sfer erogennych, więcej niż mężczyźni. Mamy jakby bardziej czynne zmysły, więcej jakichś, wiesz, takich receptorów, które służą temu, żeby coś bardziej odczuwać, tak? Lepiej widzieć, lepiej słyszeć. Kubków smakowych mamy chyba więcej, mi się wydaje. Czyli mamy więcej tych możliwości czerpania z życia niż mężczyzna. Tak, z ciała. Właśnie z ciała, nie? Że kobiety, może kobiety są zmysłowe i mają takie być. Mają być w kontakcie ze swoim ciałem. A właśnie ciało jest po to, żeby dobrze wyrażać uczucia, bo uczucia to też przez ciało przecież, nie? Dzięki czynnemu ciału mamy sprawnie działający system do wyrażania uczuć. To jedno z drugiego wynika. Kobieta naturalnie czuje, jak jest taka odetkana na tych wszystkich trzech poziomach, że ma z ciałem dobry kontakt. Ona przytula, ona tańczy, ona lubi relaks i to bierny. To te, i potrafi, co... tak? I tak. Że nie wyrzuca sobie, o, jestem tak, leniwa. Żadna, wiesz, kobieta zdrowa nie wyrzuca sobie leżenia na kanapie odłogiem. Ona lubi leżeć i pachnieć. I myśleć. I myśleć przy okazji. Ona nie musi wybierać, że wiesz, albo że leżeć i pachnieć, albo nie wiem, się uczyć. Ona wie, że i to jest potrzebne. Że dla ciała potrzebny jest bierny wypoczynek, bo ciało kobiety się wtedy reanimuje, że tak powiem. Regeneruje, uspokaja. Tak. Że bez tego w ogóle nie ma mowy. Bez tej zdrowej ekspresji. Właśnie. I tańczenie, i przytulanie. A, i patrz. I w tym momencie, jak wiemy, że taki bierny odpoczynek, że tak. Musimy ciągle uczyć się kolejnego hiszpańskiego, angielskiego czy jakiegokolwiek innego języka, to wtedy dając sobie ten czas i poświęcając czas sobie, łatwiej nam jest zająć się takimi rytuałami pod tytułem wezmę sobie olejek, natrę sobie właśnie suchą skórę, podotykam swoje ciało. Wiesz, to wszystko służy temu, żeby to ciało dobrze funkcjonowało i służyło. Takie rytuały piękna w tym momencie też naturalnie przychodzą. Dokładnie. Przez relaks do piękna, wiesz, i wtedy tworzy się taki dla tego ciała... No świątynia taka. Taka świątynia. Kupię sobie pięknie pachnący balsam, bo mówisz, że bardziej będę odczuwać te zapachy i wysmaruję sobie nogi, stopy, zrobię sobie sama masaż, poprzytulam się trochę tak naprawdę, nie? Zajmę się swoimi włosami. I nie chodzi tu wcale o kolor, bo zarówno, nie wiem, siwe włosy, jak i farbowane mogą być sexy. Tak, bo ona sama chce się, wiesz, przez ten taki stosunek do ciała, ona też naturalnie czuje, że piękno jest też naturą kobiecości, że ona piękna w swoim gatunku, w swoim tam rozmiarze, ale ta kobiecość zdrowa kocha piękno, dba o to ciało, naturalnie je stroi, zdrowo karmi, ponieważ o kobiecość to jeszcze lubi karmić innych i siebie zdrowo, tak? Bo to też jest inwestowanie w to opakowanie z takim jakby namaszczeniem, że to ciało nie jest niewolnikiem, ani, tylko jest właśnie czymś, co dopełnia tą kobiecość w ten właśnie sposób. W tym momencie jakby to, co ty mówisz, przy tym, co ty mówisz, to nie ma większego chyba znaczenia, nie? Czy kobiece są bardziej długie włosy, czy kobiece są krótkie włosy, czy kobiece są paznokcie, które są naturalne, czy kobiece są paznokcie, które są czerwone. Gdybym miała tak statystycznie odpowiadać jako przypadkowa Kowalska, zapytana na ulicy, żebym opisała kobietę, która jest kobieca, to pierwszym moim takim prostym skojarzeniem byłoby, że ma długie, piękne, wypielęgnowane włosy do pasa. Czerwone paznokcie, długie, czerwone szpilki, paznokcie, szpilki. Biżuterię. Ale to są właśnie utarte schematy myślenia, jakie ciało określa kobietę. Takie ciało, w którym kobieta czuje się piękna i szczęśliwa. I wypoczęta, zregenerowana, uśmiechnięta. Tak, to jest takie ciało. Co oznacza, każdy wtedy mężczyzna znajdzie sobie swój typ. Jeśli kobieta będzie szczęśliwa ze swoim ciałem, to na pewno znajdzie kogoś, kto pokocha to ciało. Naturalny sposób. Takie szczęście wewnętrzne to działa jak magnes, nie? Tak. Dla ludzi. Po prostu ludzie chcą przebywać, mieć w towarzystwie osoby, które promieniują takim szczęściem, spokojem, akceptacją.
I widzisz, i wtedy jak mówimy o ciele, takim stosunku, to to znowu zawraca do tamtych trzech aspektów, że jak kobieta tak właśnie zachowuje się ze swoim ciałem, tak o niego dba, to jest to często właśnie związane z tym głęboką akceptacją siebie jako, wiesz, istoty ludzkiej, właśnie tej natury kobiecej. I że to się tak jedno przez drugie przejawia. No tak, i wraca, ta regeneracja, widzisz, tego ciała też pozwala później zachować zdrowy sposób myślenia, że to się wszystko łączy. Faktycznie, jak mówiłaś o tym aspekcie, czy o tym jednym podpunkcie dotyczącym umysłu i tam się pojawiał ten spokój, no to ten spokój pozwala nam zaopiekować się tym aspektem cielesnym, bo pozwala na ten relaks. A potem pozwala się poczuć spokojnie i czuć miłość do siebie i do świata i wtedy mamy taki komplet. Wiesz, kobieta, która nie umie się zregenerować i wyciszyć, czyli źle traktuje swoje ciało. Tak? Spięta, napięta. Tak, ona jest ciągle pobudzona, tak? Zestresowana tym samym, no bo jak nie umie wypocząć, to cały czas jest w ruchu. No i całe tamte trzy elementy znowu muszą runąć. Właśnie, zmęczona, spojrzy w lustro, stwierdzi, że jest brzydka, jeszcze właśnie brzydka, zmęczona. No i znowu do umysłu wraca, że zaczyna mieć toksyczne myśli, tak? A potem mówi, dobra, to się z kimś pokłócę albo oddzielę. Czyli kobiecość to jest wszystko. Tak, to jest wielowymiarowe pojęcie, bardzo. Tak, to teraz po tej rozmowie z tobą, gdybym miała komuś zdefiniować kobiecość, to chyba wzięłabym taką kulkę szklaną, do której bym wrzuciła na karteczkach właśnie różne takie opisy, spokój, relaks, piękno, uśmiech, akceptacja i te wszystkie rzeczy tam na tych karteczkach powrzucała i wstrząsnęłabym. Zgoda i dała na bycie kobietą jeszcze. Tak, pierwsza, no i zgoda ta na bycie kobietą i to wszystko bym wstrząsnęła w tej piłeczce szklanej i dała tej osobie i powiedziałabym, że to właśnie jest kobiecość. Można to podzielić na te cztery kubki albo pomieszać wszystko. O! I zawsze wyjdzie to samo. Aspekt kobiecości mamy już ugryziony. Myślę, że w następnym odcinku, albo może nie następnym, tym kolejnym, który się pojawi i ukaże, ale chyba zaczepię cię jednak o ten aspekt męskości, o ten drugi element układanki, bo teraz to już sama jestem ciekawa, na ile będzie on się różnił z tym, co mi się w głowie na samą myśl o męskości tworzy. Wiolu, bardzo tobie dziękuję za kolejny odcinek. A, proszę bardzo. Proszę bardzo. Ja mam jeszcze taki cały kajecik z listą tematów, także nie żegnamy nie się na zawsze. Nam. Nie zabraknie i nie żegnamy się na zawsze. Żegnamy się na krótko. Tak jak mówiłyśmy, wracamy do was już w przyszłym tygodniu. I też tradycyjnie będziemy zachęcać was do tego, żebyście klikały nam jakieś łapki, tam serduszka, gwiazdeczki. Za każdy taki objaw waszej sympatii będziemy bardzo wdzięczne i nam się ta kobiecość w środku uśmiechnie. Trzymajcie się. Pa.